jesteśmy w połowie kadencji. Na jej początku zostały podjęte jakieś zobowiązania wobec mieszkańców. Jak idzie ich realizacja w tej chwili? W kampanii swojej wyborczej jesienią 2014 roku zapowiadałem kilka rzeczy, które chciałbym zrealizować w kadencji 2014-2018. Trzy główne były moje cele. To było reaktywowanie kina Sokolnia w Kępnie, zamkniętego w roku 2013. To była powrót do inwestycji budowy drogi Olszowa-Kierzno, ale przy odzyskaniu środków zewnętrznych, środków dotacyjnych, które zostały utracone w poprzedniej kadencji samorządu, i budowa krytej pływalni jako inwestycji numer jeden, podnoszącej rangę, prestiż samorządu, podnoszącej rangę, prestiż mieszkańców miasta i gminy Kępno. Muszę powiedzieć dzisiaj z wielką satysfakcją, 24 stycznia 2017 roku, już kilka tygodni więcej upłynęło od połowa kadencji minęła 30 listopada, że dzisiaj w sposób uroczysty otwarte zostanie reaktywowane kino Sokolnia. Zakończony został pierwszy etap modernizacji kina. Czeka nas jeszcze w roku, wiosną bieżącego roku, drugi etap, prace na zewnątrz, elewacja, ale kino od najbliższego piątku uruchamia swoją codzienną działalność. Mam wielką satysfakcję, jestem dumny z tego, że mogę mieszkańcom powiedzieć, że kino Sokolnia w Kępnie ponownie uruchomione dla mieszkańców miasta i gminy Kępno i dla wszystkich osób, które będą chciały z tego obiektu skorzystać. Muszę powiedzieć również wielką satysfakcją, że kino zostało zaprojektowane tak, żeby wyposażone zostało w nowoczesny sprzęt, w technologię 3D, technologie spełniające kryteria i standardy profesjonalnego kina międzynarodowego. I w promieniu 70 km od Kępna nie ma porównywalnego obiektu, nie ma porównywalnego sprzętu, który by służył do wyświetlania filmów. Również stwierdzam z satysfakcją, że kino nie będzie służyło tylko projekcjom filmowym, będzie również służyło innego rodzaju wydarzeniom kulturalnym, oświatowym, a również konferencjom, które tam będziemy chcieć organizować, dlatego że kilka rzędów w kinie foteli zostało wyposażone w blaty dostosowane do potrzeb do przeprowadzania profesjonalnych konferencji, spotkań, dyskusji. Bo kryta pływalnia to moje drugie zobowiązanie i to zobowiązanie najważniejsze, które nakreśliłem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest ogłoszony przetarg na budowę krytej pływalni. Na dzień dzisiejszy, na 24 stycznia 2017 roku, mamy 7 firm, które zgłasza do nas pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wpłynęło łącznie do spółki Projekt Kępno, bo to spółka Projekt Kępno, którą gmina Kępno powołała do i jest jej stuprocentowym właścicielem. Ponad 160 pytań z tych 7 firm zainteresowanych uczestnictwem w przetargu. Sądzę, że w miesiącu kwietniu dojdzie do podpisania już, do wyboru wykonawcy. Jeżeli nie będzie protestów, to w stosunkowo szybkim terminie do podpisania umowy wykonawczej z firmą wyłonioną w drodze przetargu i przystąpimy do pracy. Muszę również powiedzieć, że praktycznie kończymy, finalizujemy sprawy związane z zabezpieczeniem finansowym dla tej inwestycji. Mamy 2 oferty banków, które są analizowane w tej chwili w zakresie emisji obligacji. W zakresie część środków będzie pochodziła z budżetu, a o część będziemy się starać już nie do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, co jeszcze było wiadome jesienią roku ubiegłego, tylko już dzisiaj wiemy, że cała ta część inwestycyjna Ministerstwo Sportu przejęło pod swoją pieczę i bezpośrednio będziemy aplikować o środki. Mamy możliwość pozyskania 3-milionowej dotacji do Ministerstwa Sportu. Chciałbym, żeby, tak jak zapowiadałem jesienią 2014 roku, żebyśmy w październiku 2018 roku mogli otworzyć krytą pływalnię w Kępnie. Zrobię wszystko, żeby tak się właśnie stało. Droga Olszowa-Kierzno była jednym z takich bardziej wyrazistych zobowiązań. Jak tutaj przebiega sprawa? Tak, droga Olszowa-Kierzno, tak jak Pan słusznie zauważył, było tym elementem, które mnie dawało też spokojnie spać, nie tylko jak kandydowałem w kampanii wyborczej jesienią 2014 roku, tylko jak przestałem być burmistrzem tego miasta i tej gminy. Gdyż przygotowywałem inwestycje budowy zakładu zagospodarowania odpadów łącznie z drogą dojazdową. Niestety utracono bezpowrotnie ponad 3-milionową dotację
inwestycja, budowa tej drogi to ponad 5 milionów złotych z Olszowy do Kierzna. I nie mogła być ona zrealizowana nie tylko w oparciu o środki budżetu gminy. Dlatego też zrobiliśmy bardzo wiele przez ostatnie 2 lata, od opracowania dokumentacji, uzyskania pozwoleń wszelkiego rodzaju i złożenia konkretnych wniosków. Dzisiaj z satysfakcją stwierdzam, że jesteśmy na 7. miejscu pana wojewody wielkopolskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych i gmina Kępno na tą inwestycję o wartości ponad 5 milionów złotych powinna otrzymać 2,5 miliona złotych dotacji. Inwestycja rozpoczęłaby się, tak przynajmniej nasz plan zakłada, że rozpocznie się w tym roku i również w tym roku bieżącym zakończy. Także mogę powiedzieć, że 3 główne moje w kampanii wyborczej zgłaszane punkty: kryta pływalnia, droga do Olszowa-Kierzno i reaktywacja kina są przeze mnie konsekwentnie realizowane, a modernizacja kina praktycznie już jest na ukończeniu. Na jakim etapie jest sprawa mieszkań komunalnych? To taki dodatkowy temat, który się pojawił w czasie pełnienia przeze mnie teraz funkcji burmistrza. W roku 2015 były zapowiedzi nowych programów pomocowych dla samorządów w zakresie budowy mieszkań komunalnych. One tak naprawdę pojawiły się i ujrzały światło dzienne wiosną 2016 roku. Wiem z drugiej strony, jako mieszkaniec miasta i gminy Kępno, jako burmistrz przyjmujący w tym gabinecie w poniedziałki ludzi pytających o mieszkania, jakie jest zapotrzebowanie, jaki jest głód na mieszkania komunalne w mieście. Ile osób z zewnątrz chce zamieszkać w Kępnie i poszukuje mieszkania, a nie stać ich na to, żeby kupić mieszkanie u prywatnego dewelopera, prywatnie wynająć mieszkanie, bo mieszkania w Kępnie w obrocie prywatnym są drogie, jak na warunki 25-tysięcznej gminy. Dlatego też rozpocząłem poszukiwanie sposobu zaspokojenia tych potrzeb. Spotkałem się w Banku Gospodarstwa Krajowego z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych tego banku. Wspólnie odbyłem tam kilkakrotne spotkania. Efektem tych spotkań było powołanie przeze mnie spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kępnie ze 100% kapitałem gminy Kępno. Spółka ta będzie operatorem dla budowy pierwszych 2 bloków przy ulicy Przemysłowej. Muszę powiedzieć, że sądzę, że w tym półroczu dojdzie już do fizycznej podpisania umowy i do wyłonienia firmy, która będzie te 2 pierwsze bloki realizowała. Kolejne bloki miałyby powstać w innych częściach miasta Kępna, być może już w ramach programu Mieszkanie Plus, do którego również złożyła gmina Kępno aplikację. Szacujemy łącznie wartość inwestycji na 30 milionów złotych i tu środki pochodziłyby głównie z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego. To są rzeczy, które dodatkowo się pojawiły i z satysfakcją stwierdzam, że te mieszkania, również do pierwsze mieszkania do jesieni 2018 roku przy ulicy Przemysłowej powinny zostać oddane i klucze przekazane wszystkim tym, którzy na te mieszkania oczekują. Jak wyglądają konsultacje społeczne w gminie Kępno? Jaki jest udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji? Konsultacje społeczne, jakie prowadzi samorząd miasta i gminy Kępno z mieszkańcami w zakresie różnego rodzaju spraw dotyczących dnia codziennego życia mieszkańców naszej gminy, naszego miasta, jest szeroki. Zaczynając od tego, gdy objąłem funkcję burmistrza 9 grudnia 2014 roku, to jedną z pierwszych uchwał, jaka została wtedy podjęta, była uchwała o konsultacjach społecznych. W tej uchwale określiłem zasady i formę współpracy na linii samorząd-obywatel. Konsultacje odbywają się poprzez składanie ankiet, poprzez ich wypełnianie, wrzucanie ich do holu ratusza, poprzez kierowane zapytania do określonych grup społecznych z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Informuję również mieszkańców odrębnymi listami o inwestycjach, które będą się odbywały w danej części miasta, w ulicach, mówiąc o jakim zakresie, jak długo będą dane inwestycje prowadzone, realizowane. Konsultacje społeczne to również moje spotkania z mieszkańcami, których jesienią roku ubiegłego odbyłem 17. Kolejne odbędą się w lutym bieżącego roku i będą dotyczyły już spotkań z mieszkańcami miasta Kępna. Bezpośredni kontakt jest w moim przekonaniu rzeczą najważniejszą, najistotniejszą. Ale również, żeby móc, bo nie jestem w stanie spotkać się z każdym i z każdą grupą.
Korzystam również przy okazji z wizyt w poniedziałek, gdzie przychodzą petenci pytając o różnego rodzaju sprawy. Też zapytuję o inne tematy dotyczące samorządu. Często słyszę odpowiedzi. To też jest dla mnie istotne i ważne. Facebook, strona internetowa urzędu są też takimi narzędziami, z którymi na coraz większą skalę korzystamy w zakresie kontaktu z mieszkańcami. Chcemy tę sprawę jeszcze pogłębić na dużo, dużo, dużo większą skalę. Ale też powołałem do życia kilka organów takich doradczych, które stanowią niejako taką reprezentację społeczności kępińskiej. Powołałem do życia Radę Sportu, powołałem do życia Gminną Radę Seniorów. Wybrane te przedstawiciele tych grup zostali wybrani w sposób w pełni demokratyczny przez przedstawicieli poszczególnych organizacji, czy sportowych, czy osób trzeciego wieku, które delegowały do tych gremiów swoich przedstawicieli. Spotykam się regularnie z tymi radami, dyskutujemy czy o sprawach sportu, rekreacji, kultury, czy o sprawach dotyczących ludzi trzeciego wieku, ale nie tylko, o wszelkich innych tematach związanych z życiem samorządu kępińskiego. Kępno to również 2017 rok, trzeci rok funkcjonowania Funduszu Obywatelskiego, gdzie to sami mieszkańcy określają, głosując, co i chcieliby, aby było realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Gremium osób później wybiera, dostosowuje do możliwości, do środków zaplanowanych w budżecie, ale to mieszkańcy decydują w formie głosowania, zgłaszają projekty inwestycyjne i te projekty inwestycyjne następnie poddawane są głosowaniu. To jest też forma konsultacji społecznych. Przykładem takich konsultacji społecznych prowadzonych na szeroką skalę, które się jeszcze nie zakończyły, bo one będą miały swój finał, sądzę, na przełomie pierwszego, drugiego kwartału bieżącego roku, to są zmiany nazwy ulic w Kępnie. To jest rzecz, która wywołuje emocje wśród mieszkańców miasta i pozytywne, i negatywne, a z którymi tą sprawą samorząd kępiński będzie musiał się z biegiem czasu uporać.